Witamy Was bardzo serdecznie w poświątecznym odcinku podcastu Trash Talk. Witam Panie Tomku. Witam Cię Mateuszu. Jak tam, ile pierożków zjedzonych? Przyznaj się wszystkim. Wiesz co, nie wiem czy zjadłem aż tyle pierożków, ile James Harden skrzydełek w Striptease Clubie, ale najadłem się, wystarczyło. Dobrze, najważniejsze, że zadowolony. Widzę tutaj chyba prezenty też wszystkie. Gwiazdor przyniósł listy, więc możemy lecieć z kolejnym odcinkiem Trash Talku. No to co idzie na pierwszy ogień, bo powiem Tobie, że mi po tych 4-5 dniach sezonu jako pierwszy temat przychodzi tylko jedna myśl, Brooklyn Nets. Trzeba od tego chyba zacząć, bo to wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale jednocześnie wszyscy jesteśmy tym, żeby nie powiedzieć, zaskoczeni w pewnym sensie, bo to jak wygląda Kevin Durant i Kyrie Irving i cała drużyna Brooklyn Nets na początku sezonu, no to powiem Tobie, że w Nowym Jorku kibice New York Knicks mogą już emigrować na drugą stronę miasta. No ja powiem Ci, że sytuacja wręcz dla kibiców Brooklynu idealna. No z miejsca stali się kontenderami do zdobycia nawet mistrzowskiego tytułu. Chociaż ja cały czas będę podkreślał, że niestety w postseason pojawią się pewne problemy. No ale słuchaj, no ta ekipa, która teraz jest tak naprawdę ich roleplayerami, która jest jakby w drugiej linii, no rok temu odgrywała pierwsze skrzypce i doprowadziła zespół do siódmego miejsca w konferencji i walczyła w playoffs, chyba w Toronto Raptors przegrali, byli zesweepowani, ale no sam fakt, że udało im się... A nie było tam 4-1? 4-1 chyba było 4-1. Być może Raptors mają tendencję do w top w pierwszej rundzie, więc tutaj nie byłbym za bardzo zdziwiony. Caris LeVert wtedy, pamiętam, rozgrywał bardzo fajny sezon. Teraz jest zredukowany do roli Sixmana, no ale jak może być inaczej, kiedy w twoim składzie są najlepsi zawodnicy, którzy naprawdę w ostatnich latach stąpali po koszykarskich parkietach. Ja zawsze mówiłem, że to jest idealne rozwiązanie dla Kyrie Irvinga. Ja sobie zawsze wyobrażam taką scenę z kreskówki, gdzie jest taki mały cwaniaczek, który dużo szczeka, w razie czego jakby są jakieś problemy, to wychodzi jego większy kolega. I tak właśnie taką rolę będzie pełnił Kevin Durant, który na razie nie musi, nie jest jakby z tych dwóch gwiazd na pierwszym planie, robi to Kyrie Irving, ale według mnie w momencie, w którym będą się działy naprawdę poważne rzeczy, KD będzie brał piłkę do rąk i załatwił sprawę. Wszystko na razie wygląda bardzo, bardzo płynnie, bardzo dobrze. Jest zwycięstwo, bo mówimy o meczu z Bostonem nad wyrenomowanym rywalem, tak więc Steve Nash zaczyna odhacza naprawdę pierwszą część sezonu na bardzo pozytywnej wersji. Ale Tomek, właśnie powiedziałeś to, co ja bym chciał poruszyć trochę głębiej. Zauważ jedną rzecz. W Cleveland Cavaliers Irving naprawdę był bardzo dobrym zawodnikiem, kiedy miał u swojego boku LeBrona Jamesa. Nie mogliśmy mu mieć tak naprawdę nic do zarzucenia i też chyba może zgodzisz się ze mną, że w Cleveland siedział cicho. Za dużo się nie udzielał w mediach, jakoś nie było afer wokół niego. Odszedł z Cleveland do Bostonu, gdzie on miał być tym czołowym zawodnikiem, pierwszą opcją i zobacz, że on sobie z tym kompletnie nie poradził. Nagle zaczęły się jakieś głupie wypowiedzi, gorsze spotkania, kontuzje i wszystko tego typu podobne. I teraz ponownie ma pierwszą opcję obok siebie, ma Kevina Duranta, który, już mówiłem to chyba w zeszłym tygodniu, według mnie obok LeBrona Jamesa jest najlepszym zawodnikiem, jakiego mogliśmy oglądać przez ostatnie 10 lat na parkietach NBA. Dobrze wiemy, Kevin Durant jeszcze, Dwayne Wade zahaczył i ten okres, ale moim zdaniem no to są dwa takie generacyjne talenty. Steph Curry, pamiętaj o Stephie. I Steph Curry, tak, ale powiem Tobie, że uważam, że Kevin Durant i LeBron James są lepszymi zawodnikami całościowo niż Steph Curry. Tak jest przynajmniej moje zdanie. I zobacz, że nagle to wszystko na Brooklynie zaczyna funkcjonować, ale to już pomijając tych dwóch gwiazdorów, to jest idealnie skrojony zespół, bo patrz, masz Duranta, masz Irvinga, którzy ściągają na siebie uwagę, masz zmienników w postaci Dinwiddie i Leverta, ale masz takich zawodników jak chociażby Joe Harris, który, no umówmy się, jeżeli masz Irvinga i Duranta w składzie, ten Joe Harris w pewnych momentach musi być wolny, a to jest elitarny strzelec na poziomie NBA. I jeżeli miałbym go do kogoś porównywać i ogólnie porównywać zespoły, to
patrząc na Joe Harrisa, przychodzi mi gdzieś na myśl Klay Thompson, bo to są, myślę, podobni zawodnicy, genialni strzelcy typu catch and shoot. Znaczy, rozpędzaj się. Znaczy, nie chcę, wiesz, Cowboyu. Jakby nie mówię, że to jest jeden do jednego, tylko jeżeli mam patrzeć na rolę, jaką spełniają zawodnicy w tej drużynie, to uważam, że na pewno rola Joe Harrisa jest mniejsza na Brooklynie niż Thompsona w Golden State Warriors, to jest pewne. Ale jednak gdzieś ci zawodnicy pod pewnym względem według mnie są podobni. No i masz Jareta Allena, który też nie wymaga tego blasku fleszy, ale robi swoją czarną robotę, zbiera piłki i też uzupełnia zespół. No i przede wszystkim Brooklyn Nets mają obok Lakersów najgłębszy skład w NBA, moim zdaniem. Ja to potwierdzam, a ja, jeśli chodzi o strefę podkoszową, bardziej bym tutaj podkreślił obecność DeAndre Jordana, bo to on wychodzi w pierwszej piątce. A wiemy, że DeAndre idealnie jest skrojony do pełnienia tej funkcji środkowego, którą mniej więcej pełnili środkowi chociażby w Golden State Warriors, kiedy mieli swoje najlepsze lata dynastii. To jest zawodnik, który ma przede wszystkim straszyć w obronie, ma kończyć podania sadami po alejupach. Tak więc DeAndre z tej roli wywiązuje się naprawdę idealnie. Słuchaj, jeszcze tylko wystarczy dołożyć chociażby imię, nazwisko Torina Prince'a, który też jest roleplayerem, który potrafi coś pozytywnego wnieść do zespołu. Wiemy chociażby, że będąc w Atlancie Hawks, to jest zawodnik, który też potrafił zdobywać dwucyfrową liczbę punktów. Tak więc ta głębia składu, oczywiście, zespół jest przygotowany do walki o najwyższe cele. Trzeba tylko dobrze, jak najszybciej, jak najlepiej poukładać, sprawić, żeby pojawiła się odpowiednia chemia w zespole. I jeszcze wracając tylko i wyłącznie krótkim słowem komentarza na temat Kyriego, bo wiemy, powiedziałeś, że nie było z nim problemów, kiedy grał z LeBronem Jamesem, właśnie tutaj motyw tego, że mu się nie podobało, że cały blask flash i reflektorów spada na LeBron Jamesa spowodował, że on chciałby poczuć, jak to jest być tym liderem pełną gębą, tym zawodnikiem, który jest tylko i wyłącznie jako numer jeden. I dlatego w sumie poszły dalsze ruchy kadrowe i jego transfer do Boston Celtics. To oczywiście skończyło się fiaskiem. Według mnie po prostu kwestia tylko tego, że Kyrie poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że tylko jego rola będzie mogła być najbardziej eksponowana w momencie, kiedy będzie miał drugą szaloną gwiazdę obok siebie, dlatego teraz po prostu liczę na to, że ta rola Kevina Duranta, która tak naprawdę jego wersja Kevina po kontuzji tak naprawdę jeszcze bardziej idealnie pasuje do Kyriego, bo tak jak powiedziałem, Kyrie może sobie teraz szaleć, może zbierać te wszystkie pochwały, ochy i achy dziennikarzy, natomiast w momencie, w którym będą działy się prawdziwe rzeczy, będzie mógł KD wziąć na siebie odpowiedzialność, oczywiście również krytykę, jeśli ewentualnie coś po jego rzutach nie wyjdzie. Tak więc według mnie po prostu bardziej doświadczenie Kyriego z poprzednich lat wzięło tutaj górę, lepsze rozumowanie tego, jaką rolę ma pełnić w obecnym świecie NBA, ale to nie zmienia faktu, Brooklyn Nets są na ten moment najlepszym zespołem widzę. Dokładnie, na ten moment na pewno są najlepszym zespołem, bo tak naprawdę w dzisiejszym naszym podcaście pewnie będzie bardzo wiele overreactów, no bo jednak mamy tylko tą próbkę w większości drużyn dwóch spotkań tak naprawdę, tylko Houston Rockets i Oklahoma City Thunder zagrali po jednym spotkaniu, reszta ma chyba dwa, bo żadna drużyna nie rozegrała jeszcze trzech spotkań. No ale w preseason też to wyglądało bardzo podobnie, że Kevin Durant i Kyrie Irving funkcjonowali razem na boisku bardzo dobrze i podejrzewam, że to zostanie podtrzymane i o ile głowa Kyriemu nie odmówi posłuszeństwa, a Kevinowi Durantowi zdrowie nie odmówi posłuszeństwa, to naprawdę Brooklyn Nets będą mocni w tym sezonie i będą się bić o najwyższe cele, bo tutaj chyba już w kategoriach takich powinniśmy mówić o Brooklynie. I kończąc ten wątek, chciałbym tylko, Tomek, powiedzieć Tobie, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, że ostatnią drużyną, która swoje dwa pierwsze spotkania w sezonie wygrała różnicą 20 punktów, byli Los Angeles Lakers w sezonie 2009-2010. I wiesz, jak to się wtedy skończyło dla Lakersów? Mistrzostwem. Mistrzostwem, dokładnie. No, tak więc, słuchaj, mamy do czynienia z nową siłą w lidze NBA. Mówiliśmy o tym, że Steve Nash kandyduje do trenera roku. Ja wskazałem KD'ego jako finalistę do nagrody MVP. Naprawdę będzie się działo, jeśli chodzi o
na ekipę z Nowego Jorku. Trochę jeszcze bardziej przykro się patrzy w tym momencie na kibiców Knicks, którzy muszą obserwować, jak sąsiad rozkwita i walczy o najwyższe laury, a New York musi czekać na swoją kolej, ale to już perspektywa dłuższa. Myślę, że w obecnej sytuacji nawet Spike Lee już przebukowałby bilet na Barclays Center, a nie Madison Square Garden. A nie, tutaj chyba. To jest chyba tutaj na bilet na całe życie. Tak, nie no, ale przecież była rok temu ta sytuacja, kiedy on zrezygnował chcieli z biletu. Go puścić chyba, nie? Tak, tak, tam jakaś afera była, ale Tomek, rozmawialiśmy o Nets, to porozmawiamy może o byłym zespole Kevina Duranta, teraz o Golden State Warriors, bo tam już tak kolorowo nie jest. W sumie mogliśmy się tego spodziewać, no bo jednak uraz Klaya Thompsona to jest ogromna strata, bo to jest przecież drugi najważniejszy zawodnik w całej organizacji. Ale mimo wszystko po tych ruchach transferowych zarządu organizacji z Golden State spodziewaliśmy się chyba nieco więcej, tym bardziej, że przecież oni za pozyskanie Kelly Oubre zapłacili chyba 80 milionów w sumie, bo tam od razu weszli w podatek od luksusu, więc ich to kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Tymczasem skutki na boisku jak na razie są dosyć mierne, ale też na ich usprawiedliwienie od razu należy dodać, że też nie grali z byle kim, bo mierzyli się z Brooklyn Nets Kevina Duranta i z Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpo, więc z drugiej strony, no wszyscy się pewnie przed tymi spotkaniami spodziewaliśmy, że Golden State nie będą w nich faworytami. Słuchaj, no jeszcze jest trzecia strona tego medalu. Grali bez Draymonda Greena. Wiem, że dobrze, że to jest zawodnik, który jest jakby scala ten cały zespół po jednej i po drugiej stronie. A więc jeśli grasz bez swoich dwóch największych gwiazd, też ciężko jest tobie wszystko to poukładać. To jest nowe rozdanie, jeśli chodzi o Golden State Warriors. I mogły być problemy grając przeciwko takim potworom, właśnie o których wspomniałeś. Natomiast według mnie chyba za bardzo zaufaliśmy i za bardzo uwierzyliśmy w to, na jakiej jakby legendzie jeszcze Golden State Warriors jadą z poprzednich lat. Stephen Curry teraz dowiaduje się, przekonuje się na własnej skórze, jak to jest być takim zawodnikiem, na którego barkach wszystko jest, jeśli chodzi o sprawy zespołu od strony sportowej. Też widzimy, że Steph nigdy nie będzie takim zawodnikiem, który w pojedynkę będzie próbował pociągnąć zespół do sukcesów. Tam zawsze też będą musieli być zawodnicy z wysokiego topu, którzy będą go uzupełniać. Słuchaj, no wszystko ładnie, pięknie, możemy usprawiedliwiać się Golden State Warriors, ale skuteczność, jeśli chodzi o ten zespół, tragiczna. Kelly Oubre, Andrew Wiggins to są zawodnicy, którzy mieli decydować o ofensywie tego zespołu, a na razie starają się budować metropolię z cegieł. Ale Tomek, wierzyłeś w Andrew Wigginsa? Wierzyłeś w to, że on w końcu będzie miał ten przełomowy sezon? Znaczy, to są dwa spotkania, więc nie wyrokujmy. Mateusz, też nie popadajmy w skrajności. To nie jest, że ja wierzyłem, że on będzie miał przełomowy sezon, ale na pewno nie wyobrażałem sobie, że on będzie tymi piłkami rzucał przez całe Stany Zjednoczone, te piłki będą dolatywać do mnie. No proszę Ciebie, no to też nie na tym polega. To jest, on dostaje pieniądze za to, że powinien prezentować odpowiedni poziom, tak? On, nie jest powiedziane, że Andrew Wiggins jest zawodnikiem, który wchodzi z końca ławki. Nie jest powiedziane, że Andrew Wiggins jest zawodnikiem, który jest zadaniowcem, który ma tylko wykonywać określone role na boisku. To jest jeden z liderów zespołu. To ma być strzelec, to ma być zawodnik, który zdobywa grubo powyżej kilkunastu punktów na mecz. Na dobrej, przyzwoitej skuteczności. No, na razie tego na pewno brakuje w momencie, wykonaniu. W którym mają razem z Kelly Oubrem około 20% z gry. Sam Kelly Oubre tylko na ten moment trafia same dunki, jeśli chodzi o layupy, jeśli chodzi o jumperki, to ma 0 na 20 z gry. Trochę to jest dziwne, ale Steph Curry powiedział, że po prostu potrzebują jednego zwycięstwa. Ja też chciałbym zobaczyć, jak oni zareagują, jeśli w końcu faktycznie dopiszą sobie pierwszą wygraną do swojego bilansu. Ponoć Draymond Green już wraca teraz na mecz kolejny przeciwko Chicago Bulls i też będę bacznie zwracał uwagę, jak Golden State zareaguje. Jedyny plus, mam nadzieję, James że Wiseman. James Wiseman, tak. To tu nie ma co do tego, myślę, najmniejszych opuściliśmy wątpliwości. Jego kandydaturę, jeśli chodzi o debiutanta roku, całkowicie nie był w ogóle wskazany, a tutaj wychodzi na to, że zawodnik bryluje po jednej, po drugiej stronie parkietu, jest bardzo aktywny przede wszystkim, broni w ataku,
potrafi skończyć akcję monstrualnym wsadem, potrafi strzelić za 3 punkty. 3 na 3 jest na chwilę obecną w NBA. Dokładnie tak. Więc raz, że Golden State Warriors trafili naprawdę fantastycznego zawodnika na przyszłość, a dwa, naprawdę jest tutaj już pierwszy faworyt do nagrody debiutanta. A wiesz, usprawiedliwiając nas i myślenie tylko nas, James Wiseman podejrzewam, że był pomijany, ponieważ no ta jego kariera na uniwersytecie nie była jakoś obfita, tam były problemy nawet niezwiązane czysto z koszykówką, tylko z agentem, o ile się nie mylę, miał problemy z agentem, tam poszło jakieś pieniądze i nie mógł grać później w NCAA. Rozegrał tam tylko 3 spotkania, o ile się nie mylę, więc wiesz, ciężko było na czymś oprzeć tak naprawdę swoje przewidywania co do niego, a widocznie Golden State obserwowali go już na poziomie liceum, być może nawet. Może mieli jakieś treningi, o których nikt nie informował, więc to był zawodnik uważany za jedynkę jeszcze przed samym draftem nawet. Więc... Prawda, ale Mateusz, też nie spodziewaliśmy się, że Warriors go aż tak szybko go wykreują na bycie jednym z ważniejszych zawodników tego, znaczy, tej ekipy. Ja tutaj miałem inne trochę nastawienie, bo co Warriorsom zostało tak naprawdę poza, no, mogą grać z Kevonem Looneyem, teoretycznie. Ale jeżeli mają Jamesa Wisemana, który pokazał, że potrafi rzucać za trzy, być może pokazywał, a na pewno musiał to już pokazywać na kampach, więc no zbytnio nie mają, myślę, co stracić Golden State Warriors grając Jamesem Wisemanem, a szczególnie tak grającym Jamesem Wisemanem. Potwierdzam. No jeśli nie będzie jakby pozytywów po stronie zwycięstw, nie będzie tutaj walki o poważniejsze rzeczy, no to tylko i wyłącznie będzie już trzeba starać się jak najbardziej sprawiać, że James Wiseman będzie się obywał z warunkami NBA w większych dawkach niż było to zakładane wcześniej. A to jak tak na razie nie poruszajmy tego tematu, ale jak już jesteśmy przy Jamesie Wisemanie, kto jest takim drugim rookiem, który zwrócił twoją być może szczególną uwagę? Słuchaj, ja powiem szczerze, że bardzo pozytywnie po dwóch meczach oceniam postawę Antonego Edwardsa, który też miał w mojej ocenie być troszeczkę ciszej, ale pokazują ostatnie mecze chociażby, że faktycznie odnajduje się na tym poziomie i spełnia powoli, po tych dwóch meczach to jest bardzo mała próbka, jeśli chodzi o dane, spełnia swoje oczekiwania, grając jako Sixth Man w zespole Timberwolves 66% przy 18 punktach i drugie zwycięstwo drużyny. Biorę to w ciemno i postawa Antonego naprawdę tutaj zwraca moją pozytywną uwagę. A patrz, że to jest pierwszy wybór draftu, na którym nie ma tak naprawdę jakiejś ogromnej presji, bo zobacz, o nim to się będzie wielki plus dla niego. O nim media się nie rozpisują. Możemy zobaczyć zdecydowanie więcej postów o tym, że LaMelo Ball w pierwszym meczu nie rzucił ani jednego punktu, niż o tym, że Anthony Edwards rzuca po 18 punktów w spotkaniu, bo dzisiaj na przykład miał 18 punktów, bo widziałem to spotkanie, więc no on może się spokojnie w Timberwolves rozwijać, bo nie ma ani presji na nim, ani presji na Minnesocie. Tam jest po prostu dobre środowisko, myślę. Chociaż osobiście, no mówię, po tej jego wypowiedzi przeddraftowej nie jestem przekonany, ale jest jeden zawodnik, który zwrócił moją uwagę. On nie wyróżnił się jakoś punktami, ale jego gra naprawdę dawała duże pole optymizmu. To jest Precious Achiuwa. Potwierdzam również. Powiem tobie, że na pewno oglądałeś to świąteczne spotkanie z Nowym Orleanem. I Precious Achiuwa, który gra w NBA, drugie spotkanie, jest w stanie kryć Ziona Williamsona, który ma miażdżyć całą ligę, a tutaj wychodzi rookie, na który tak naprawdę nie był w żaden sposób pompowany i on gra z Zionem jak równy z równym. Słuchaj, ty mówisz o obronie, ja w oczy rzuciła mi się akcja w ataku, kiedy skupił na sobie obronę trzech zawodników Miami Heat i tak udało mu się skończyć tą akcję z faulem, więc przypomniało mi się to, co też mówiłem podczas Draft Night, kiedy rozmawialiśmy na żywo, że to jest zawodnik, który będzie przypominał w swojej charakterystyce Montreza Harrella i naprawdę nie tylko fryzurą, ale postawą na parkiecie. Ja widzę naprawdę drugiego Treza tutaj. Już w pierwszym sezonie zawodnik, który od razu wchodzi do rotacji Miami Heat i oni naprawdę dostają zawodnika, który momentalnie będzie pomagał im w całym sezonie. Bardzo, bardzo fajny zawodnik, który
został wyciągnięty też z niższym numerem w drafcie. Zwróciłeś uwagę, oglądając spotkania Miami Heat na te alejupy Gorana Dragicia do Bama Adebayo? Piękne to było, ale Goran Dragic akurat wiemy dobrze, że jest to zawodnik, który nie tylko potrafi się pochwalić dobrym scoringiem, ale również przeglądem pola i wyglądało to naprawdę wyśmienicie. Tomek, mamy omówiony kolejny temat, to proponuję teraz, nie wiem co powiesz, proponuję teraz porozmawiać o zawodniku, który zwiedza nie tylko organizacji właściwie nie zwiedza, bo jest wierny dwóm w NBA, ale kluby lubi ją odwiedzać. James Harden, don't stop the party. No, ale zobacz, mówimy o nim w perspektywie tego, że chodzi po klubach, że nie dba o siebie, że jest znowu gruby. A poza tym temat wagi Jamesa Hardena jest w ogóle, myślę, tutaj tematem na jakąś pracę naukową, bo jednego dnia James Harden wygląda Próbuję. na anorektyka, a drugiego dnia wygląda na gościa z nadwagą, więc nie wiem jak on to robi, nie wiem jak są robione mu zdjęcia, w jaki sposób, z jakiego profilu. No ale James Harden koniec końców wychodzi na parkiet, rzuca 44 punkty, rozdaje 12 asyst, przegrywa 17, 17, 17. 17, przepraszam. Rozdaje 17 asyst, przegrywa mecz z Portland I co mamy dalej? tak, i idzie dalej, idzie do kolejnego klubu, na kolejny balet. Nie, ale już tak całkiem poważnie. Spodziewasz się, że James Harden dokończy sezon w Houston Rockets? Nie, uważam, na pewno będzie wymiana. To zbyt toksycznie się robi. Naokoło Houston Rockets są informacje z hal treningowych w Houston, że Bójka z James rookie. wyzywa młodych zawodników, rzuca w nich piłkami. Ofiarą jest Jason Tate, który jest pewnie wiadomo, czemu był winny. Pewnie dlatego, że nie podał Jamesowi w momencie, kiedy nie wiem, już trzeba było kończyć akcję, bo James Harden zwyczajnie ma dosyć już gry w organizacji Rockets. Po prostu chciałby zmienić otoczenie, żeby trochę nabrać świeżego powietrza. Do momentu, w którym sytuacja nie będzie rozwiązana, cały czas będziemy pewnie dowiadywali się o kolejnych ekscesach, kolejnych karach finansowych nałożonych na Jamesa, kolejnych przymusowych kwarantannach. I to będzie też związane chociażby z tym, że będą przymusowe pauzy dla Hardena. No, będzie to cyrk. Cyrk na kółkach i im szybciej to się rozwiąże, tym lepiej to będzie zarówno dla organizacji, jak i dla zawodnika, ponieważ też James na pewno wolałby się konkretnie tylko i wyłącznie sfokusować na sezonie i spróbować powalczyć o jakiś sukces w nowej kampanii. Natomiast ja nie widzę tutaj żadnej przyszłości Houston Rockets. Ale jeszcze tylko żartowaliśmy na początku. Ja znam przypadki chociażby z koszykówki amatorskiej, gdzie naprawdę taka postawa związana z mało profesjonalnym podejściem do rozgrywania meczu pomagała i okazywało się, że niektórzy zawodnicy grają lepiej po takich dodatkowych ekscesach. A wiesz, Także wiesz jak to James się opisuje nazywa? jakieś nowe metody po prostu. A wiesz jak się nazywa ta metoda? Gaz robi gaz. Dobrze, no widzisz. Jest to opatentowane jakoś, to James Harden. Wiesz co? Jeszcze chyba nie do końca, ale no są tacy Słuchaj, zawodnicy. ale byliśmy świadkami historii, tak? To jest czwarty mecz w historii NBA, w którym zawodnik rzuca 44 punkty, rozdaje 17 asyst, a James w swojej własnej historii ma czwarty mecz, w którym zdobywa co najmniej 40 punktów i rozdaje co najmniej 15 asyst. A jeśli chodzi o pozostałych zawodników NBA, to żaden z nich nie ma więcej niż dwóch takich spotkań od 1983 roku. Tak więc świeżo po tańcach z dziewczynami mamy tutaj historyczny wyczyn. Tak więc brawo dla ciebie, James, brawo dla tych dziewczyn, które go tam pewnie dobrze zmotywowały odpowiednimi technikami. No, chcę zobaczyć tego więcej, ale zobaczymy. Czy podobnej rozrywki James nam dostarczy w kolejnych tygodniach? Nie pytam, czy chcesz zobaczyć więcej Jamesa Hardena na parkietach NBA, czy więcej urywków Jamesa Hardena z klubów nocnych. Nie odpowiem na to. Ale Tomek, powiem tobie tak, no ja myślę, że James Harden dokończy sezon w Houston Rockets z tego względu, że przy obecnej aurze, jaka panuje wokół tego zawodnika, powiedz mi, Nikt nie będzie chciał. która drużyna walcząca o mistrzostwo
chciałaby wrzucić do swojej szatni taką bombkę, bo to nie tylko zawodnicy i nazwiska wygrywają mistrzostwa, ale atmosfera w szatni jest równie istotna. Przepraszam ciebie, ale jak słyszę wrzucić bombkę, to mi się naprawdę kojarzy, że James tam wrzuca nie jedną bombkę tam też, w swoją torbę. Ale to już dobra, już. Tak mi się skojarzyło. Stop, stop, koniec. Więc no, nie wiem, która organizacja by się pokusiła teraz o Jamesa Hardena, a tym bardziej z organizacji walczących o mistrzowski tytuł. Ale spójrz no, chociażby na to pierwsze spotkanie, które grali dzisiaj z Portland Trail Blazers. Tam James Harden tak naprawdę bez dużego wsparcia, znaczy bardziej mi chodzi o personalnie, tak, bo nie było Johna Walla, nie było DeMarcusa Cousinsa i nie było jeszcze któregoś z zawodników. PJ Tuckera nie było, czy grał on akurat? Nie jestem pewien, ale trzech zawodników na pewno nie było. I to, co ty mówiłeś przed sezonem, mamy Christiana Wooda, 31 punktów, o ile się nie mylę. 15 zbiórek, 64% tak, i nagle to, o czym my tak naprawdę nakręcaliśmy się jeszcze przed startem sezonu, to wchodzę na Twittera i nagle widzę komentarz, jakim cudem Detroit Pistons mogli wypuścić Christiana Wooda ze swojej organizacji. Słuchaj, Christian na pewno był świadomy i agent, i jego agent również, jaki potencjał drzemie w tym zawodniku, więc tutaj na pewno musiał być awans pod względem sportowym, jeśli chodzi o potencjał drużyny. Wiadomo, że gdzie są w tym momencie Detroit Pistons, którzy szukają jakby czegoś dla siebie, żeby móc się z tym identyfikować. A Houston Rockets to jest faktycznie drużyna, która regularnie melduje się w playoffs, tak więc tego pewnie szukał Christian Wood. Grając z Jamesem Hardenem, jeśli jesteś dobrym zawodnikiem podkoszowym, który potrafi grać zarówno tyłem, jak i przodem do kosza, piłka cię na pewno wiele razy znajdzie, tak więc tutaj jeśli, tak jak ty mówisz, James pozostanie w swoim zespole, to będzie musiało się wiązać z tym, że dogadają się zarówno z zawodnikami, z trenerem i z szefami organizacji, to na pewno jeszcze to bardziej wpłynie na ich postawę, bo wiemy, że ilość obrońców, ilość w ogóle koncentracji w obronie u przeciwnika, jaką generuje James Harden, powoduje, że są zawodnicy, którzy stają na wolnych pozycjach, bądź grają sobie spokojnie jeden na jeden, a Christian Wood ma sporo umiejętności, żeby kreować mnóstwo ofensywy wokół. No właśnie, jeżeli dodasz do Jamesa Hardena Johna Walla, czyli kolejnego zawodnika, który będzie na sobie skupiał uwagę, to jeszcze pojawia się jeszcze większe dwopisu dla Christiana Wooda i kolejny aspekt, na przykład dzisiaj Christian Wood nie miał zbytnio czego zbierać spod kosza, bo James Harden zagrał dzisiaj na skuteczności chyba 58% z gry i 45% za 3, więc jak na Jamesa Hardena to jest naprawdę dobra skuteczność, tym bardziej, jeżeli mówimy o rzutach z dystansu, bo nie co to noc... To chyba ten magiczny napój Krika Baxa tam... Podziałał. Dotarł do niego. Nie wiem, tutaj się śmiechy chichy z Jamesa Hardena, ale ten jego pierwszy mecz w sezonie na pewno należy zaliczyć na bardzo duży plus, no bo jednak... Historyczny. No, może... żarty żartami, ale to historyczny wyczyn, brawa dla Jamesa. Jest to zawodnik, który jest top 10, jeśli chodzi o ceny ekspertów i którzy oceniają najlepszych zawodników przed sezonem. Jest w dziesiątce, tak więc potwierdził swoją wartość, przede wszystkim wątpliwości, co niektórych zostały już całkowicie zmazane, jeśli chodzi o jego formę. Dokładnie. Tomek, teraz taki temat, nie wiem, może jako przerywnik, może nie do końca, bo też dość istotny, ale porozmawiajmy o Christmas Day. Mieliśmy do obejrzenia 5 spotkań i niestety żadne z nich nie było tak naprawdę w jakikolwiek sposób emocjonujące, bo najbardziej wyrównany mecz rozstrzygnął się różnicą 13 punktów. To było chyba w przypadku na pewno Miami Heat i Nowego Orleanu, tam była 13-punktowa różnica i 13-punktowa różnica była chyba w spotkaniu... Nie jestem pewien. Lakers-Dallas, ale to już mogę kłamać. A reszta spotkań rozstrzygnęła się na 20-punktowych pułapach praktycznie. Słuchaj, ja w tym momencie musiałbym przeprosić wszystkich fanów Los Angeles Clippers, bo mają 2-0. Paul George wygląda jak gwiazda. A to temu, że gra z arbitrem. No, być może. Ale tam Shaq ten Fool już tam pracuje, jak ogłosi pierwszego zwycięzcę, pierwszego tygodnia, tak więc PG od razu zgłasza swoją kandydaturę. Pierwsza statuetka będzie już. To nie jest wciąż pierścień, ale pierwsza statuetka.
już tam gdzieś na półce Paula George'a znajdzie swoje miejsce. Dokładnie tak, tak więc tak jak obiecywał, tak robi, stara się, żeby ten sezon bardziej był wyrazisty z jego strony i wszystko już jest na odpowiednim miejscu, ale faktycznie już nie ma co znęcać się nad Paulem George'em. Na razie wygląda to obiecująco. Paul George zapowiadał, tak, że po ten pierwszy sezon to nie mamy żadnych wniosków wyciągać po grze Clippers, dopiero to będzie się zazębiać. Dawał przykład chociażby Miami Heat, kiedy było Big Three z Jamesem, Boszem i Wade'em, kiedy też po pierwszym sezonie nie było mistrzostwa, tylko tam była walka w finale, a nie zmarnowanie prowadzenia 3-1 w playoffs. I będziemy obserwować, na razie wygląda to obiecująco, chociaż biedny Kawhi zgarnął od Serge'a Ibaki łokcia w twarz i 8 szkół zostało założonych i nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego dostępność w kolejnym spotkaniu. No ale tym bardziej Paul George będzie mógł dowodnić, że jest w wyśmienitej formie i samemu sprawić się z swoim przeciwnikiem. I to, co właśnie zauważaliśmy chociażby w przypadku Golden State Warriors, którzy grali z mocnymi rywalami, Clippers i tych dwóch zwycięstw też nie zrobili na Detroit Pistons czy Cleveland Cavaliers, tylko oni w noc otwarcia pokonali Los Angeles Lakers. Potem Denver Nuggets. A później w święta Denver Nuggets, więc to nie są byle jacy rywale. No a Clippersi, no ale wiesz, w zeszłym sezonie też Clippersi wyglądali bardzo, bardzo dobrze w sezonie regularnym, więc to moim zdaniem nie jest żaden wyznacznik, bo sam fakt, że Clippersi będą wygrywać w sezonie regularnym i że będą wysoko, nie ulega żadnej wątpliwości, bo spójrz na to, my sami obydwaj daliśmy Clippersów na drugim miejscu w konferencji zachodniej i jakby nikt z nas pewnie się nawet nie spodziewa, że oni mogą spaść poniżej drugiego miejsca przed sezonem i nawet teraz po tych dwóch spotkaniach nadal pewnie stawiasz Clippersów na drugim miejscu. Tak, oczywiście, słuchaj, kwestia już tylko wyłącznie, żeby się nad nimi nie znęcać, bo dużo im się oberwało z naszej strony w przedsezonowych zapowiedziach i w posezonowych podsumowaniach, tak więc kwestia naprawdę docenienia tego, co robią. Widać ewidentnie, że Paul George jest skoncentrowany na osiąganiu kolejnych celów i na zdobywaniu sukcesów, więc jeśli faktycznie Clippers osiągną ten swój potencjał, o których mówiliśmy chociażby przed początkiem tam poprzedniego sezonu, no to naprawdę to będzie tylko i wyłącznie dobrze dla nas, bo jeśli miałoby dojść do epickiej walki o Los Angeles w finale konferencji, no to ja będę przyglądał telewizora i będę oglądał każdą sekundę tych spotkań z wielkim zainteresowaniem, no bo tego chce każdy kibic NBA, najlepszego basketu od najlepszych zawodników, najlepszych drużyn. No myślę, że to byłoby nie tylko dobre ze względu sportowego, ale taka rywalizacja przyniosłaby NBA dużo pieniędzy, bo myślę, że to byłoby tak nakręcone marketingowo, poza tym sam fakt, że jakim wielkim miastem jest Los Angeles, chociaż tak jak rozmawialiśmy z kibicami Clippersów, tutaj pozdrawiamy Kubę Tracza z Clippers.pl, no to on nam mówił, że w Los Angeles to nie jest tak, jak powiedzmy masz no w Polsce, w miastach derbowych, nie wiem, Kraków, Warszawa, że te miasta są podzielone. Jednak Los Angeles, no to są Lakersi, tak? Clippersi są zdecydowanie mniej popularną drużyną. No i nie ma się co ku temu dziwić, tak? Lakersi mają za sobą historię, mają niesamowite mistrzostwa, mają genialnych zawodników w swoich składach, a Clippersi, no są, bo są tak naprawdę. Nie mają na swoim koncie żadnych osiągnięć, więc nie ma co się dziwić, że Los Angeles to jest miasto Lakersów. Słuchaj, nie da się opowiedzieć historii basketu bez Lakersów, natomiast spokojnie da się jeszcze bez Clippersów, ale oni pracują na swój dorobek. Ale słuchaj, mówiliśmy o meczach świątecznych i nie o Clippersach na pewno jako główny wątek, ale na pewno trzeba byłoby powiedzieć dwa zdania o Miami Heat, bo oni też po meczu zapisali się na nowo też na kartach meczów świątecznych w całej historii. Duncan, prawda? Robinson się zapisał na tej karcie. Wyrównał zeszłoroczny rekord Brandona Ingrama, jeżeli chodzi o ilość trafionych trójek w meczu świątecznym. Jego licznik zatrzymał się na 7, ale powiem tobie szczerze, oglądając to spotkanie, miałem nadzieję, że ten rekord zostanie ustanowiony gdzieś w okolicach 10, bo z tych 7 trójek chyba 6 padło w pierwszej połowie, o ile się nie mylę. Już myślałem, że będzie ten gest Michaela Jordana w meczu z Portland Trailblazers, że nie wiedział skąd wpadają te rzuty. Wyglądało to obiecująco, skończyło się na 7
ale rekord jest wyrównany. Ale wystarczy jeszcze dopowiedzieć a propos Miami Heat, że Erik Spoelstra ma perfekcyjny bilans meczów świątecznych. 8-0. Jest bez porażki w tych spotkaniach. I to też tutaj kwestia nawiązania tylko o tym, jak mówiliśmy o kandydatach do nagrody trenera roku. Szkoda, że bardziej promowany jest bilans sezonu zasadniczego, a nie wykorzystanie potencjału drużyny bądź odpowiednie rozdysponowanie swoimi siłami, bo wtedy na pewno coach Społ miałby troszeczkę więcej szans na zwycięstwo. Wiadomo, że prawdziwy talent tutaj trenera pojawia się potem w dalszych częściach sezonu. Wiemy, że trener z Polska chociażby rok temu walczył o pierścień. Niestety walka była zakończona porażką. To jeżeli już mówimy o spotkaniu Miami Heat z Nowym Orlanem, no to musimy na pewno powiedzieć, że kontuzji kostki nabawił się Jimmy Butler i na początku trzeciej kwarty chyba już musiał opuścić parkiet i niestety nie oglądaliśmy go do końca spotkania. I jeżeli mam mówić o Miami Heat, poza tym trzonem, najważniejszymi zawodnikami, bo to wiadomo, że oni zagrali dobrze. Tyler Hero miał spokojny występ, ale też dobry. Ale zwrócił moją uwagę, oprócz wcześniej wspomnianego Preciusa Achiuły, Avery Bradley. Powiem tobie, że miał kilka naprawdę wartych zauważenia akcji w obronie. Znaczy to, że on jest dobrym obrońcą, nikogo nie dziwi. Ale zobacz jedną różnicę. Miami oddali bardzo dobrego obrońcę w postaci Joe Crowdera, który mógł kryć, myślę, pozycję od dwójki do czwórki. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz mają... Jay Crowder miał dobry patent na LeBrona Jamesa nawet, jak statystycy wykazali, że udało, że dobrze krył króla w poprzednim sezonie. Teraz Joe Crowdera nie ma, jest Avery Bradley, który myślę, że po części zastępuje tą rolę defensora, jaką spełnił w Miami Heat Joe Crowder, tylko że właśnie po części, bo jednak Avery Bradley może pokryć zawodników z pozycji 1-2. No myślę, że już z zawodnikami z pozycji 3 miałby duże problemy. Więc jestem ciekaw, jak to wpłynie na grę na przestrzeni całego sezonu Miami Heat, a szczególnie... No ale widzisz, ale w tym momencie właśnie pojawia się Precious Achiuwa, nie? Jeżeli chodzi o pozycję 5, 4 i być może 3, bo on się dobrze porusza. To nie jest jakiś taki center, który ma problemy z koordynacją czy z dynamiką. On jest dobrze przygotowany do NBA. Więc kwestia braku Jaya Crowdera jest rozwiązana. Miami Heat sobie na pewno poradzą. Martwi mnie troszeczkę jakby nieobecność Kendricka Nana w tej całej naszych opowiadaniach, bo mówiliśmy o tym, że to jest zawodnik, który też sobie dobrze poradził z realiami NBA, natomiast tutaj i zarówno w preseason, jak i w meczach sezonu zasadniczego i na razie jest cisza, jeśli chodzi o Kendricka. Nie wiem, dotarło do ciebie jakieś informacje, czy coś się z nim złego dzieje? Wiesz co, nie, to też raczej, właśnie, ale to myślę, że jest urok... Ewidentnie, że tutaj jest nacisk postawiony na Tylera Hero, bo on wychodzi w pierwszej piątce. Tak. On pełni już, jakby nie będzie Tyler grał z ławki, możemy całkowicie zapomnieć kwestię nagrody Sixmana dla Tylera, ale tym samym chyba właśnie Kendrick Nunn, pociąg na karierę, pociąg z napisem kariera Kendricka Nana odjeżdża i coś musi zawodnik zrobić, żeby jeszcze do niego się załapać i spróbować odcisnąć kolejne piętno na swojej organizacji. Myślę, Tomek, że to jest za szybko powiedziane, bo wróć pamięcią do playoffów i tam zobacz, że Kendrick Nunn, szczególnie jeżeli mówimy o... Tam chyba taka sytuacja miała miejsce w finałach konferencji. To było trochę przymusowo, nie? Bo to tak, było tak, ale zobacz, że też było ciszej o Kendricku Nannie, dostawał mniej minut, nagle kontuzja Dragicia, wchodzi Kendrick Nunn i tak naprawdę gra bardzo, bardzo dobrze i nikt nie może mieć do niego najmniejszych zarzutów. I sezon NBA jest na tyle długi, no, znaczy ten jest krótszy, bo zredukowany do 72 spotkań czy 70? 72. 72 spotkań. Jest na tyle długi, że na pewno Kendrick Nunn będzie miał swoje mecze. Bo nie daj Boże jakaś kontuzja, której nikomu nie życzymy, ale zawodników Miami Heat, no i on będzie musiał na tym parkiecie się pojawić, a tacy zawodnicy są też równie istotni, a też, wiesz co, myślę, że inne są myśli w głowie Kendricka Nana, który jest niewydraftowany, niż jakiegoś gwiazdora z pierwszej rundy draftu, który ma głowę w chmurach i który myśli, że jest alfą i omegą w drużynie. Myślę, że Kendrick Nunn i tak osiągnął w NBA w trakcie tego swojego pierwszego sezonu więcej, niż on sam się spodziewał.
Znaczy na pewno osiągnął więcej niż on sam się spodziewał. Słuchaj, wiadomo, że po prostu zawodnik musi być cały czas przygotowany. Ice Cube nawet w jednej swojej piosenek rapował, że stay ready and you don't have to get ready, czyli cały czas bądź przygotowany, żeby nie musić się non-stop przygotowywać. I faktycznie, jeśli nadejdzie taka, taki moment, taka chwila, to Kendrick pewnie też będzie próbował kolejny raz wszystkie pozycje skoczyć. A powiedz mi, jak jesteśmy już przy tych tematach, spotkanie Miami Heat i Nowego Orleanu, co powiemy o Nowym Orleanie, bo to też jest drużyna, która, z którą myślę, mamy duże nadzieje w tym sezonie. Brandon Ingram wyglądał bardzo, bardzo dobrze. Widać, że jest zdecydowanie bardziej agresywny w tych swoich wejściach pod kosz. Zion Williamson, no jak Zion, zrobił swoje. Chociaż powiem tobie, że cały czas do Zion'a jestem nastawiony tak spokojnie. Ja jakby nie mam wygórowanych oczekiwań do niego. Wiem, że on kręci bardzo dobre cyferki, ale jestem do niego nastawiony tak jeszcze spokojnie. Wolę tego zawodnika poobserwować. Ale zauważyłeś, że Lonzo Ball zmienił swoją mechanikę rzutu, że już te jego release'y, szczególnie przy rzutach dystansowych, nie wyglądają zdecydowanie lepiej i płynnie. Słuchaj, jeśli chodzi o Lonzo, to dużo też się naczytałem na temat jego opinii, znaczy opinii na temat jego rzutu ze strony innych zawodników, którzy naprawdę wychwalają. JJ Redick chyba wygłosił taką opinię właśnie. Tak, JJ Redick wychwalał ilość pracy włożonej przez Lonzo, jeśli chodzi o pracę na treningach rzutowych. Widziałem to właśnie te rzuty osobiście, jeśli chodzi o mecz świąteczny, wyglądało to też obiecująco. Lonzo musi bardzo mocno pilnować tej techniki rzutu i tej skuteczności, ponieważ to będzie też weryfikowało jego potem dalszą karierę. No, no nie może się skończyć tym, że to będzie zawodnik, który będzie odpuszczany, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe. On musi w dzisiejszej NBA, która żyje tylko i wyłącznie ze strzelców, jeśli nie masz umiejętności rzucania, tak naprawdę giniesz w tłumie i przestajesz znaczyć dla jakiejkolwiek drużyny. Tak więc Lonzo, żeby zostawić znak po sobie, naprawdę musi cały czas pilnować tej umiejętności. I teraz tak, mówiliśmy że o tym, że New Orleans Pelicans mogą mieć problemy z tym właśnie, ze spacingiem, z rozciąganiem obrony przeciwnika. Natomiast tutaj widzimy, że szkoda właściwie, że JJ Redick nie stawił się w tym meczu świątecznym, bo po tym pierwszym spotkaniu, gdzie rzucił chyba około 23 punkty, też spodziewałem się, że będzie tutaj mocna strzelanina podczas świąt, ale JJ bardzo spokojnie podszedł tego drugiego meczu, ale mamy i zarówno potrafiącego trafić za łuku Lonzo Balla, Brandona Ingrama, dwóch podkoszowych potworów w postaci Stevena Adamsa i Ziona Williamsona. W ogóle fajnie widziałem, jak po przejęciach od razu piłka wędrowała pod samą obręcz do Stevena Adamsa, a ten absolutnie nie miał tam żadnego problemu, kiedy miał niższego przeciwnika, kończył sobie tę akcję naprawdę, używając swojej techniki użytkowej. Wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. Zresztą mówiliśmy wcześniej o Stevenie Adamsie jako takim staromodnym środkowym, który wykorzystuje gabaryty swojego ciała, żeby przepychać tam obrońców pomalowanym. Tak to właśnie fajnie wyglądało. Znaczy on jest nawet w naturalny sposób jest silny. On nie jest silny poprzez pracę na siłowni też, ale to jest taki, można powiedzieć, naturszczyk, że on wychował się w Nowej Zelandii i on jakby jest silny, myślę. Tam przerzucał kłody. Tak, przerzucał kłody. Jest tyłem, silny nie? Jakby z natury, bo są tacy ludzie, którzy nie muszą pracować Bóg wie ile na siłowni, ale którzy po prostu są tym obdarowani. I zobacz, że kto się nie wypowiada w NBA o najsilniejszym zawodniku w lidze albo najtwardszym, to wszyscy wskazują Stevena Adamsa, który ciałem jest silny i naprawdę można się go bać, ale jeżeli chodzi o jego charakter, to jest człowiek do rany przyłóż. To jest człowiek, który podejrzewam muchy by nie skrzywdził. Oj tak, słuchaj, no cały czas powinna się kojarzyć zawodnikom ta sytuacja, kiedy grając w OKC przeciwko, jak dobrze pamiętam, Nuggets, Steven Adams poświęcił zdobycie dwóch łatwych punktów na uratowanie zdrowia Masona Plumlee'ego, który wyskoczył do jego zwodu i mógł niebezpiecznie upaść na plecy i to mogło skończyć się kontuzją, natomiast Steven Adams chwycił zawodnika Denver Nuggets i powstrzymał ten upadek tylko i wyłącznie przy pracy w tym zachowaniu. A Tomek, wróćmy na chwilę do tego, o czym jakby po części zaczęliśmy już rozmawiać, bo chciałbym poruszyć temat Lonzo Ball czy LaMelo Ball. Przez którym z tych chłopaków widzisz większą przyszłość w NBA? Bo
LaMelo jak na razie jest bardzo nieregularny, o tak bym to nazwał, bo w jednym spotkaniu preseason miał 0 punktów. Ale ten ostatni mecz na plus, nie? Tak, teraz. Ale powiem tobie, widziałem pierwszą połowę i widziałem cały dobry występ LaMelo Balla, bo na drugą połowę no chyba zapomniał wyjść, bo nie rzucił już ani jednego punktu. Te wszystkie jego 13 punktów pochodziły z jego pierwszego wejścia na parkiet. Miał tam chyba trzy trójki wleciało, nie? Trzy albo dwie? Tak, miał tam naprawdę bardzo dobre 5-7 minut, już dokładnie nie pamiętam, ale do końca spotkania później już nie rzucił ani jednego punktu, więc myślę, że LaMelo na pewno LaMelo potrzebuje ustabilizować swoją dyspozycję, aby być w grze przez całe spotkanie, a nie tylko w trakcie jednej zmiany. I to może być u niego problemem, bo zobacz, w jednym spotkaniu preseason miał 0 punktów, później miał dobre spotkanie preseason, pierwsze spotkanie w sezonie regularnym znowu 0 punktów i teraz znowu można powiedzieć, że miał dobre spotkanie. Więc na razie to są sinusoida, falowanie bardzo, bardzo duże. Słuchaj, to są naprawdę troszeczkę dwie inne perspektywy. Powiedz tak, że na samym końcu wypowiedzi wskażę, który z braci według mnie ma większe szanse na lepszą karierę. Natomiast tak bardzo się one różnią. Zobacz, że Lonzo to jest historia z Lakers, czyli od razu no, najlepszy klub w historii ligi. Duża presja zrzucona na tego zawodnika. Jeszcze historia z ojcem, który też chciał przy okazji kontaktu z tego pierwszego syna w Ligu NBA też odcisnąć swoje piętno na lidze. A potem transfer. Gra tak naprawdę z zawodnikiem, który ma być twarzą NBA, czyli on też ma być, jakby też jest presja na Pelikanach, którzy mają się, jakby spełnić oczekiwania kibiców i stać się tym następnym czymś, jeśli chodzi o zespoły NBA. A LaMelo Ball trafia do zespołu Charlotte, trafia wiadomo jako wysoki pick w drafcie. Jest spadany również na jego mega hype, ale zobacz, że tutaj mówimy o zespole Charlotte Hornets, czyli jeśli chodzi o wyniki samego zespołu, nie będzie tutaj tego samego. Więc jestem w stanie, bardzo się zastanawiam, jaki finalny efekt współpracy LaMelo Balla z Charlotte Hornets może być, czy to będzie długo oczekiwany awans do playoff, czy to będzie spektakularny sukces playoff i awans do kolejnej rundy. Ciężko mi jest w tym momencie ocenić, bo tak jak mówisz, na razie jest to wielka sinusoida, jest to wielka niewiadoma. Na ten moment tylko zauważyłem chociażby, że Terry Rozier chyba za bardzo zdenerwował się tym samym hype'em na LaMelo Balla, który tak naprawdę zagraża właśnie jego pozycji. W jednym z pierwszych meczów rzucił 42 punkty na fantastycznej skuteczności. 10 trójek chyba tam wleciało w ogóle. Tak, to było 10 trójek. Tak więc też widzimy, że wewnątrz zespołu też tam zaczyna się coś gotować, bo każdy ruch, każdy krok jest LaMelo Ball kontrolowany. Przypomina mi się sytuacja z reprezentacji Polski, kiedy mówiliśmy, co jedli przed mistrzostwami na śniadanie. Więc tak to mniej więcej wygląda. To może być uporczywe. I ostatni wniosek, jak powiedziałem, komu wróżę większą karierę, będę się trzymał przy Lonzo Ballu, ponieważ wyobrażam sobie przy dobrych ruchach, przy dobrym układzie kart, kiedy Lonzo zostaje przy Zionie Williamsonie, chociaż wiemy, że tutaj negocjacje związane z kontraktem też zakończyły się fiaskiem, to może okazać się w ogóle jakby niezwiązane z rzeczywistością, to o czym mówię, ale gdyby na przykład trzymał się koncepcji bycia cały czas Zionem Williamsonem, to może skończyć się czymś poważniejszym niż ewentualnie mogłoby się skończyć dla LaMelo Balla, ale równie dobrze wiemy, że LaMelo też kolejny rozdział swojej kariery może wypisać w zupełnie inny sposób. A jak ty uważasz? Czyli powiem tobie tak, tylko jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś o Charlotte Hornets, że oni mogą tam się powalczyć sobie playoffy, ale zobacz, że dzisiaj dostali na swoją głowę kubę zimnej wody, bo zagrali przeciwko Oklahomie, która ma iść, nie miała iść, ale nadal ma iść po Cade'a Cunninghama. Oklahoma wyszła młodym zespołem z dwoma weteranami i zobacz, że potrafili sobie z Charlotte Hornets no, poradzić, tym bardziej, że no, ta końcówka wydaje się, że była wyrównana, bo tam Shai rzucił game winnera dającego Oklahoma pierwsze zwycięstwo, ale tam był niesamowity run w końcówce właśnie Charlotte Hornets, bo oni chyba na 5 minut przed końcem spotkania przegrywali, żebym nie skłamał, 10 punktami chyba nawet. Więc tam w końcówce się odpalili i nawiązali ponownie walkę. A to co do tego, czy Lonzo Ball, czy LaMelo Ball?
No to jest na chwilę obecną ciężkie bardzo pytanie, bo żaden z nich jakby tak nie zaszokował tego świata NBA. Zobacz, że Lonzo gra w lidze czwarty rok i on nie przekroczył granic 12 punktów średnio na mecz w sezonie, a jest to drugi wybór z draftu 2017 roku, więc to wobec niego na pewno są pokładane ogromne nadzieje. A to, co mówisz, że nie dogadał się w sprawie kontraktu z Nowym Orlanem, to powiem tobie, że szczerze, mi się wydaje, że to Nowy Orlan po prostu nie jest zdesperowany, aby zatrzymać w swoich szeregach Lonzo Balla, bo zobacz, że on teraz spadł do roli trzeciej opcji w drużynie. I to nawet takiej trzeciej opcji, że nie ma dyskusji, że on jest wyżej. Ale słuchaj, no, według mnie to będzie idealne rozwiązanie dla Lonzo Balla, kiedy on będzie, jeśli chodzi o ofensywę, gdzieś tam z trzeciego, nawet czwartego szeregu będzie atakował. Wiemy, że on będzie, staje się powoli bardzo dobry, nie chciałem użyć słowa elitarny po obronie stronie parkietu, Tak, ale to wiemy, że tam jest się racja. wyróżnia, prawda? Jako playmaker też nie ma z tym problemu. Niech buduje swoją formę, jeśli chodzi o strzelca. I spokojnie może sobie karierę układać jako właśnie ta trzecia, czwarta opcja w ataku. Kwestia ustabilizowania formy, jeśli chodzi o rzucanie, i będziemy mogli mówić o dobrych, w samych dobrych opiniach o Lonzo. Tomek, teraz może temat, który ty bardzo chciałeś, żeby się pojawił, czyli San Antonio Spurs, bo to jest drużyna, która no, wejście w sezon ma bardzo dobre, bo są 2-0 na chwilę obecną, a o których tak naprawdę przed sezonem zbytnio nie rozmawialiśmy, nie poświęcaliśmy im czasu, a tymczasem okazuje się, że DeMar DeRozan potrafi grać tak, jak grał w Toronto Raptors jeszcze. Okazuje się nagle, że Dejounte Murray, Keldon Johnson, Lonnie Walker, czwarty czy trzeci? Czwarty chyba. Czwarty. Czwarty, że to są zawodnicy, którzy potrafią zagwarantować naprawdę okazałą liczbę zwycięstw w sezonie. Do tego dochodzi oczywiście LaMarcus Aldridge, ławka, bo tak jak Rudy dzisiaj. Gay. Dzisiaj przecież widzieliśmy, Bardzo że to blisko. ławka tak naprawdę zapewniła zwycięstwo San Antonio, bo z pierwszej piątki jedynym dodatnim zawodnikiem, jeżeli chodzi o bilans tak naprawdę w trakcie meczu był DeMar DeRozan. Reszta starterów była na minusie, natomiast cała ławka była na bardzo, bardzo dużym plusie. I to właśnie zadecydowało o tym, że San Antonio ma już dwa zwycięstwa na swoim koncie. Ale Tomek, czy to w jakikolwiek sposób umożliwi im walkę o playoffy na tak mocnym zachodzie? Słuchaj, popełniliśmy na pewno błąd, znaczy może nie błąd, nasz jakby zapominając o San Antonio Spurs, troszeczkę jakby zlekceważyliśmy ten zespół. Nie można nie doceniać tego, co robią Spurs dla całej ligi, nie można zapominać o tym, jak bardzo kluczową oni są organizacją dla całej tej układanki. Dobre wybory w drafcie, dobrzy zawodnicy, którzy trzą tego zespołu. Greg Popowicz, który mówi faktycznie, pewna seria tych sezonów z playoffami się skończyła, ale musimy zrobić wszystko, żeby wrócić znowu na ścieżkę wygrywania. Dejounte Murray mówi, rozumiem, że nie mamy gwiazd, rozumiem, że nie mamy zawodników, którzy są z samego topu, ale musimy wycisnąć maksimum z tego, co mamy. Nie mamy absolutnie nic do stracenia. Na rozkładzie odhaczeni Memphis Grizzlies i Toronto Raptors. DeMar DeRozan grający naprawdę bardzo dobrze, walczący o kolejny dobry kontrakt, O więc to też pieniądze. będzie go na pewno motywowało do tego, żeby starać się rozgrywać bardzo dobre mecze. Debiutanci, zwłaszcza Devin Vassell, który okazuje się być zawodnikiem, który już od razu jest gotowy na warunki NBA. Słuchaj, przeciwko Memphis siedmiu zawodników zdobyło powyżej 10 punktów. Tutaj powiedziałeś w meczu przeciwko Raptors ławka zdecydowała, tak więc mówimy tutaj często, poruszamy wątek głębi składu. San Antonio Spurs też pokazują, że wcale aż tak bardzo z tą rotacją nie będzie u nich źle. I wiemy oczywiście, kogo mają tutaj ze starami na ławce trenerskiej. Według mnie GOAT, jeśli chodzi o No. trenerów NBA. Jeden z trzech trenerów, którzy mają na swoim koncie tytuł trenera roku zdobyty trzykrotnie, ale co warto jeszcze zapamiętać, jest to zawodnik, który jako jedyny zdobył trenera roku i mistrzostwo NBA dwukrotnie w całej historii, tak więc z Gregiem Popowiczem, ze sterami tutaj możemy naprawdę spodziewać się samych pozytywnych rzeczy.
I też za szybko nie powinniśmy skreślać San Antonio Spurs, bo jak widzimy po początku chociażby sezonu, to jest bardzo mała próbka danych, ale nie jest aż tak źle, jak się mogłoby wydawać przed sezonem. A to jest trochę tak jak z LeBronem Jamesem, z Gregiem Popowiciem, że nigdy nie możesz stawiać przeciwko niemu, bo Greg Popowicz, ja jestem przekonany, że to jest trener, który ma największy respekt obecnie w lidze, a tym bardziej zobacz, że on nie ma w swojej drużynie gwiazd, czyli nie ma kogokolwiek, kto w jakikolwiek sposób odważyłby się podważyć jego autorytet. To, co powie Greg Popowicz, to podejrzewam, że dla tych młodych zawodników, jakimi właśnie wspomniany wcześniej Walker, Johnson, Murray, czy Derek teraz White. Derek White, czy Devin Vassell, który tutaj należy przypomnieć, był najlepiej punktującym rookie w trakcie trzech spotkań NBA preseason, który no, już w sezonie regularnym również pokazał się z dobrej strony. To są zawodnicy, którzy podejrzewam, jak Greg Popowicz coś powie, to jest święte, to należy wykonać. A no, takiego trenera jak Greg Popowicz, no po prostu nie wypada nie słuchać. Trzeba czerpać od takiego trenera wszystko, póki on jeszcze funkcjonuje w lidze NBA, bo nie ukrywajmy się, on młodszy nie będzie i w końcu przejdzie na tą emeryturę, ale zanim przejdzie na tą emeryturę, on ma szansę jeszcze przekazać tą ogromną swoją wiedzę kilku młodym zawodnikom, którzy będą z niej korzystać później przez całą swoją karierę i którzy na tych jego poradach będą budować tak naprawdę swoje życie, bo tak dla tych młodych zawodników to jest praca, to są pieniądze i oni będą z tego czerpać, a tym samym będą gdzieś przedłużać te legacy Grega Popowicza, bo wiadomo, że nawet jak Grega Popowicza nie będzie, to pewnie będziemy mówili o zawodnikach, którzy wyszli spod jego ręki, którzy gdzieś byli właśnie przez tego trenera szlifowani. No pamiętamy, jak wyglądała ta drużyna jeszcze z Daniel, z tymi wszystkimi zawodami, jak LaMarcus Aldridge, tak, Tony Parker, no i wcześniej Tim Duncan, Manu Ginobili, Manu, a jeszcze wcześniej David Robinson. Tak, David Robinson, więc to jest zawodnik, to jest trener, który odbił już niesamowite piętno na lidze NBA i powiem tobie, że ja się cieszę, że ci młodzi zawodnicy mogą się przy takim trenerze właśnie, jakim jest Greg Popovich, rozwijać. No i nie wróżę nadal San Antonio Spurs playoffów, bo zobacz, że z tych drużyn, które my pominęliśmy w swoich power rankingach, no to mamy Minnesotę, która jest 2-0, mamy San Antonio Spurs, którzy są 2-0 i jeszcze jakaś drużyna, którą pominęliśmy w rankingach, wydaje mi się, że ma dobry bilans na chwilę obecną. Nie chcę teraz kłamać, no ale to są dwie drużyny, które my już pominęliśmy, a zobacz, że one mają na chwilę obecną bilans 2-0 dodatni. Słuchaj, ja na pewno, jeśli chodzi o porównania przedsezonowe, na pewno zbyt łapczywie pewnie potraktowałem Golden State Warriors i gdybym na przykład miał możliwość cofnięcia czasu i teraz zweryfikowania tego, co zaznaczyłem sobie przed sezonem, bazując chociażby nawet już tylko i wyłącznie po tych dwóch meczach, chętnie bym sobie zamienił Spurs i Warriors miejscami. Znaczy ja bym tutaj był, Tomek, wiesz, bardzo, bardzo jeszcze spokojnie do takich tez, bo mówię, no zobacz, Golden grali z naprawdę mocnymi rywalami, z którymi nie spodziewaliśmy się, że oni mogą wygrać. Czyli mówisz, że Kelly Oubre nauczy się rzucać od następnego meczu? Gorzej nie będzie, no Wiggins też już gorzej nie zagra niż w pierwszym spotkaniu z Brooklynem. Dobra. Więc myślę, że wiadomo, tutaj że oceniamy, sprawdzamy, reagujemy na bieżące wydarzenia boiskowe. Natomiast naprawdę dużo trzeba pozytywnych rzeczy trzeba powiedzieć o San Antonio Spurs, bo zdecydowanie za mało im poświęciliśmy czasu w analizach przedsezonowych. Mam nadzieję, że teraz kibice Spurs nam wybaczą i docenią, że wróciliśmy trochę do nich i wlaliśmy trochę pozytywnej energii w wasze serca. Tomek, zamykając dzisiejszy nasz podcast, porozmawiajmy może o pieniądzach, czyli o tym, co wydarzyło się tak naprawdę zaraz po naszym zeszłotygodniowym podcaście, czyli o nowych umowach dla Rudiego Goberta i Kyla Kuzmy. Może kontrakt Kyla Kuzmy to tutaj myślę, że nie ma zbytnio o czym dyskutować, bo to jest bardzo dobra umowa dla Lakersów. 40 milionów na 3 lata, uważam, że to jest bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Wręcz powiedziałbym, że idealnie zbilansowany. Ale powiedz mi, bo to jest ciekawe i to też na naszym Twitterze tutaj pojawiło się sporo wątpliwości, jakiejś dyskusji. Czy 205 milionów, o ile się nie mylę, tak, 205 milionów dla Rudiego Goberta za 5 lat, czy to jest rozsądna kwota?
Padło takie hasło, jak dobrze pamiętam, że niby tak, trzeci najwyższy kontrakt w historii Rudiego, a nawet nie jest trzecim najlepszym centrem Rudy, jeśli chodzi o klasyfikację zawodników na tej pozycji. Powiem szczerze tak, ja spodziewałem się, że zaufania wobec Rudy'ego Goberta i ze strony organizacji Jazz nie będzie w ogóle, że będziemy szli bardziej w drugą stronę, że będziemy starali się pozbyć się Francuza i ustawiać wszystko już na barkach Donovana Mitchella. No widocznie tam musiało nastąpić jakieś przełamanie, jeśli chodzi o relacje obu zawodników. Musiało to wszystko dojść do odpowiedniego ogładu i podjęto decyzję, że następne lata jakby walczymy dalej z duetem Rudy Gobert Donovan Mitchell. Jeśli ten układ razem z Mike'iem Conleyem, z Ingelsem, z Bogdanowiczem będzie cały czas wypalał, w sensie, że zawodnicy będą grali na dobrym poziomie, wiemy dobrze, że Utah Jazz stać na to, żeby rokrocznie meldować się nawet w najlepszej piątce, być może nawet najlepszej czwórce ligi przy dobrych wiatrach. Uważam, że sama obecność Rudy'ego Goberta zawsze daje pozytywne rzeczy dla organizacji Utah. Jest to naprawdę defensywny potwór, zawodnik, który naprawdę gra na dobrej skuteczności, kontroluje to, co się dzieje w pomalowanym. Tak więc cały czas i praktycznie regularnie w ostatnich latach pojawia się w finałowej trójce na obrońcy roku. To jest zwycięzca, chyba raz wygrał, na pewno raz, tak, nie wiem czy jest więcej. Na pewno zwycięzca tej nagrody. Słuchaj, no, center może nie tyle co wyjątkowy, ale naprawdę dużo znaczący w dzisiejszej koszykówce. Wiemy dobrze, że już nie mówimy o środkowych jako o ofensywnych właśnie potworach, bardziej takich, którzy po obronionej stronie parkietu oznaczają swoją obecność. I drugiego takiego zawodnika podobnego do Rudy'ego Goberta nie ma, więc Utah Jazz podjęli decyzję, że rozwiązują worek z pieniędzmi i zabezpieczają sobie swoją przyszłość na najbliższe lata. Na pewno jakbym był GM-em Utah Jazz, nie dałbym trzeciego najwyższego kontraktu w historii dla Rudy'ego. Inaczej starałbym się wynegocjować tą kwotę, ponieważ na pewno inaczej można byłoby te pieniądze spożytkować, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swój zespół. A Tomek, pamiętasz, o czym my rozmawialiśmy w trakcie naszych power rankingów? I to chyba właśnie było powiedziane w perspektywie Utah Jazz, że czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. I jakby nie chcę tutaj podważać, że Rudy Gobert jest bardzo dobrym zawodnikiem, chociaż tam na Twitterze wdałem się w dyskusję, że moim zdaniem nie jest to top 20 zawodników NBA i tego się będę trzymał, że Rudy Gobert w top 20 nie jest, ale spójrz na jego pierwsze spotkania w sezonie. On tam notuje około 20 punktów i chyba 17 zbiórek średnio na mecz. Jest, tak jak powiedziałeś, wyśmienitym obrońcą, ale to, czego ja się boję, że Utah Jazz, podpisując dwa maksymalne kontrakty z Donovanem Mitchellem i Rudy Gobertem, mogą popaść w taką nostalgię, bo oni, zobacz, że nie mają już zbytnio miejsca na jakiekolwiek ruchy wokół tych zawodników. To są tak ogromne pieniądze, że zapełniają im zdecydowaną większość cap space'u i tak naprawdę oni mogą wymieniać tylko zadaniowców, poszczególnych zadaniowców, a powiem tobie... To skazują się na tą relację, która jest troszeczkę zachwiana, prawda, no bo... Czyli piąta, szósta pozycja w konferencji. Trzeba sobie cały czas przypominać sytuację z COVID-em, od czego się wszystko zaczęło. Nie wiadomo, czy przypadkiem w przyszłości nie zostanie to wyciągnięte znowu na wierzch. I tak jak mówisz, jakby skazali się na taką relację, czy jakby będą musieli liczyć na to, że to na 100% wypali, a czy wypali, to dopiero też wielkie znaki zapytania. Czy też uważam, jeszcze rozmawiając o Utah Jazz, moim zdaniem, z Rudy Gobertem jako drugą opcją nie da się wygrać mistrzostwa, bo o ile jest genialnym obrońcą, po raz kolejny to powiemy, to po atakowanej stronie parkietu jego wartość tak naprawdę jest już ograniczona. Bo okej, na pewno da tobie ofensywne zbiórki, ale to nie jest center, który rzuca za trzy, to nie jest center, który w ogóle rzuca. On nie ma tej umiejętności, nie ma tych umiejętności gry w defensywie na jakimś Bóg wie jakim poziomie, a wręcz ma je, powiedziałbym, bardzo ograniczone. Więc tutaj pojawiają się naprawdę u mnie duże wątpliwości, co
do zasadności, ale z kolejnej jeszcze strony, no powiedz mi, Utah Jazz nie są dużą organizacją i oni nie przyciągają All-Starów z taką łatwością jak Los Angeles czy inne tego typu duże organizacje. Oni mieli Rudy'ego Goberta, czyli zawodnika, który w All-Star Game chyba nie wystąpił nigdy, bo tam pamiętam płaczącego Rudy'ego Goberta po tym, jak się nie dostał. A ostatnio właśnie nie wystąpił? A może właśnie, tak, to może rok temu wystąpił, ale to no, zaliczamy Rudy'ego Goberta do All-Starów. To myślę, że tutaj będziemy zgodni. No, ale no nie, moim zdaniem nie wygrasz z Rudym Gobertem jako drugą opcją mistrzostwa i skazujesz się na tą walkę o miejsca 4-7, powiedzmy może, w konferencji zachodniej na chwilę obecną. Słuchaj, a powiem tobie tak, że mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Zdecydowanie wolałbym, powiedzmy chociażby, czysto hipotetycznie, prime dla Markusa Aldridge'a o każdej porze dnia i nocy, niż Rudy'ego Goberta. No tak. No moim zdaniem Rudy Gobert w pierwszej trójce najlepszych centrów obecnie, no myślę, że na trzecim miejscu by się znalazł, bo wyżej bym postawił pewnie Joela Embiida i Karla Antonego Townsa, indywidualnie, jeżeli chodzi. Okej, w kolejce może niech czeka sobie Bam Adebayo i Rudy Gobert jeszcze tam na pewno mógłby o podium się zahaczyć, ale no mówię, zgadzam się w tym względzie, że na defensywnie usposobionym środkowym nie ma jak i defensywnie usposobionym środkowym jako drugą opcją tak naprawdę nie ma jak walczyć o mistrzostwo NBA. Tak więc motyw, o którym mówiliśmy, brak tego kroku w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu, tutaj może być kluczowy dla przyszłości Utah Jazz. No, zobaczymy, jak oni będą się rozwijać, bo to też jest ciekawe, bo Rudy Gobert ma 28 lat, Donovan Mitchell gra trzeci sezon już w lidze, więc też ma jeszcze te pole swoje do rozwoju. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. A Tomek, my chyba dzisiaj powoli zjeżdżamy do bazy. Słuchaj, ale to jeszcze można byłoby chociażby na samym końcu opowiedzieć o tych pojedynczych zawodnikach, którzy też wywarli na nas jakieś pozytywne wrażenie. Mhm. I tutaj trzeba shoutout zrobić chociażby dla Domantasa Sabonisa. Tak, 32 punkty, 13 zbiórek w drugim meczu, w pierwszym meczu triple-double. Ale zobacz, gdzieś widziałem fajnego mema, że Domantas Sabonis mógł wyrzucić 100 punktów w spotkaniu i o tym by się nie mówiło. Słuchaj, na razie mamy ile? 32 punkty, 13 zbiórek w pierwszym meczu, w drugim triple-double i bilans idealny, jeśli chodzi o Indiana Pacers. Duży plus dla Litwina, jeśli chodzi o początek sezonu, wrócił po kontuzji i mamy naprawdę fajny znowu powrót do dobrego grania, jeśli chodzi o Indiana Pacers, bo zarówno jego postawa napawa optymizmem, jak i postawa Victora Oladipo, który też poradził chyba sobie z demonami kontuzji. Kogo jeszcze możemy wyróżnić? Na pewno trzeba byłoby mały plusik postawić chociażby przy postawie Jamoranta. Wiadomo, że niekoniecznie za wczorajsze zwycięstwo, ale jeśli chodzi o otwarcie sezonu, jego 44 punkty, okazało się, że został najmłodszym zawodnikiem w historii ligi, który osiągnął 40 punktów w meczu otwarcia, pobijając w tym momencie wyczyn Shaquille O'Neala. No to jak już rozmawiamy o zawodnikach, którym należą się pochwały, no to powiem tobie, jak już mówimy też o perspektywie spotkania Memphis Grizzlies z Atlantą Hawks, no to nie wypada nie wspomnieć o Trae Youngu, który w dwóch pierwszych spotkaniach zdobywał ponad 35 punktów chyba w obydwu. 37 i 36. Tak no, było. Tak. Czyli zobacz, na jakim pułapie jakby on się utrzymuje podczas tych dwóch pierwszych spotkań. Jestem bardzo ciekaw. To może być naprawdę w tym roku bardzo mocna walka. Nie tylko MIP, ale być może, no nie chcę tutaj stawiać Trae Younga jako kandydata do MVP, no ale jeżeli będzie utrzymywał aż tak wysokie statystyki, no to pewnie gdzieś w tych naszych rozważaniach, konwersacjach będzie musiał bądź co bądź się pojawić. Jeszcze tylko jedna kwestia, Mateusz, co powiesz na dwa mecze Russella Westbrooka z triple-double i bilans 0-2 Washington Wizards. Czy tego mamy się spodziewać na przyszłość, czy coś się zmieni? Bradley Beal wychwala, cały czas wychwala
Russella Ale Westbrooka. wszyscy koledzy z zespołów wychwalali zawsze Russella Westbrooka. Zobacz, że nigdy nie miałeś negatywnej opinii o Russellu Westbrooku od je. Zgadza się. Co nie zmienia faktu, że mam bilans 0-2. Tak, ale jakby to kompletnie, mówiąc o tych wypowiedziach jego kumpli, nie miałem na myśli jego gry, bo to, co mi przychodzi na myśl, że Russell Westbrook w Washington Wizards odnalazł swoją drugą, być może Oklahoma City Thunder, bo śmiechem żartem, dawno chyba Russell Westbrook nie miał dwóch spotkań z rzędu z triple-double. Pewnie byłoby trzeba trochę poszukać, ale w Houston Rockets jednak miał spokojniejsze te swoje występy. W sensie zdobywał dużo punktów, on szczególnie przed zawieszeniem tego sezonu, on miał bardzo dobry okres, ale tam jednak nie było tych triple-double. A tutaj to, co mnie zaniepokoiło, powiem tobie szczerze, śledziłem wczorajsze spotkanie Washington Wizards i to była jakaś końcówka pierwszej połowy. Spojrzałem na zbiórki. Russell Westbrook miał 9 zbiórek, a cała drużyna miała 17. I to jest kolejna rzecz, która w Oklahomie mnie na przykład osobiście denerwowała, że kurde, Russell Westbrook jest rozgrywającym i ma 9 zbiórek, przy czym wysocy Washington Wizards, czyli tam Bryant, miał chyba 3 zbiórki tylko, więc coś tutaj nie gra, coś jest nie tak. Coś nie tak, no ale no, ja też tylko wyłącznie z słowem podsumowania tej postawy Russella Westbrooka, no wydaje mi się, że tak jak jest to niby może dla Russella druga Oklahoma, tak na pewno efekt finalny tego końcowy nie będzie ani pozytywny dla Rui'ego Hachimury, ani dla Bradley'a Beala, ani dla całej organizacji. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie nie skończy się na tym, że znowu będziemy mówili, jak to fajnym tylko teammate'em jest Russell Westbrook, ale będzie chociaż cokolwiek innego ze strony sportowej. I co, kończąc wątek, mówiłeś jeszcze, z dzisiejszego odcinka mówiłeś jeszcze, Mateusz, że Oklahoma City Thunder muszą troszeczkę zweryfikować swoje plany, tak, bo mieli walczyć Cade Cunninghama, a co powiesz na temat postawy Cleveland Cavaliers, którzy też wyszli rozjuszeni z bilansem 2-0. Nie no, powiem, może na razie wiesz, są na podium. Może koniec końców nikt nie chce tego Cade Cunninghama. Nie, ale tak poważnie. No nie wiem, wygrali dwa spotkania, chwała im, ale co będzie dalej? Zobaczymy, no bo... Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą formę Dariusa Garlanda i Colina Sextona. Colin Sexton, tak, właśnie rzucił mi się w oczy, że jego linijki wyglądają naprawdę dobrze. Isaac Okoro dostał miejsce w pierwszej piątce. I pierwsze zwycięstwo mimo absencji Kevina Love'a, który zmaga się z kontuzją i wtedy... I Kevin Porter Jr. chyba tam też również w drugim spotkaniu nie grał. Nie wiem, jak to wyglądało w pierwszym. Pierwszy też nie grał. Ale w zastępstwie Kevina Love'a Larry Nance Jr. zagrał bardzo dobre zawody. Kevin teraz wrócił w meczu numer 2 i mamy drugie zwycięstwo. Andre Drummond gra razem i Kevin Love w parze grają dwie wieże w zespole Cleveland. Zobaczymy, czy przypadkiem Cavs nie będą chcieli zrobić jakiejś mega sensacji w trakcie sezonu, ale do tego jeszcze daleka droga. A tak humorystycznie kończąc, Tomek, mówisz, że Oklahoma musi zweryfikować swoje plany, a może Toronto Raptors idą po Cade'a Cunninghama? A nerwuj mnie. Musiałeś mi na końcu szpilę włożyć. No musiałem, no. Bo akurat nie wiem, z czego to wynika, czy to są liczone różnice punktowe, ale Toronto Raptors na razie, mimo że pięć innych drużyn ma taki sam bilans, to Toronto Raptors dzierżą zaszczytne ostatnie miejsce na wschodzie. Nie wiem, na jakiej Ja bym się nie obraził, gdyby Cade Cunningham do nas trafił, więc czemu nie? Na pewno, jak mówimy tutaj o robieniu kroku w tył. Słuchaj, no ono mocno nas skrzywdziły ostatnie ruchy transferowe. No, pozbyliśmy się najbardziej kluczowych zawodników. Został tak naprawdę tylko i wyłącznie Kyle Lowry i Fred VanVleet, reszta z tych najważniejszych ludzi. Nie no, Pascal Siakam, ja myślę, że nie można skreślać. Tak, Pascal Siakam oczywiście, tutaj moje niedopatrzenie, ale słuchaj, no nie jest to ten sam zespół, więc całkowicie wszystkie już aspiracje dotyczące finałów konferencji, a nie daj Bóg finału NBA, to już trzeba odłożyć naprawdę na półkę. Wracamy do spokojnie do takiego drugiego szeregu, do atakowania z drugiej linii. Jeśli będzie jakiś dodatkowy sukces, to będziemy się cieszyć, a będziemy musieli zadowolić się walką w playoffach. Dobra, Tomek, czyli teraz możemy oficjalnie powiedzieć, że powoli zjeżdżamy do bazy.
Dziękujemy Wam za odsłuchanie tego podcastu. Jeżeli już do tego momentu dotarliście oczywiście, to zachęcamy Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę i przede wszystkim do skomentowania naszych wypowiedzi, co Wy uważacie o początku sezonu, którzy zawodnicy Wam się rzucili w oczy, bo podejrzewam... Kto na plus, kto na minus. Kto na plus, kto na minus. Czy ktoś od razu zweryfikował już Wasze oczekiwania przedsezonowe? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Dzięki Tomek, Tobie bardzo. W końcu wszyscy jesteśmy ekspertami, pamiętasz. No, a właśnie, jeżeli tego materiału nie widzieliście, to również zachęcamy Was bardzo do jego obejrzenia, bo tam kilka ciekawych osób się naprawdę pojawiło. Myślę, że wyszedł z tego fajny projekt. Dzięki Tomek, Tobie bardzo za znalezienie czasu w trakcie tej poświątecznej niedzieli. I widzimy się za tydzień. Tak, za tydzień już będzie noworoczny odcinek? Tak, bo Sylwester wypada chyba w czwartek, piątek. No dobrze, to już 2021, tak już, więc... Już nie pytam Ciebie, co robisz w Sylwestra między 21 a 6 rano. Uważaj, nie wychodź z domu, bo Cię tam złapią i będziesz miał problemy potem. No, dobra, dzięki Tomek, Tobie bardzo, bardzo serdecznie. Ja to od razu życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok, spełnienia marzeń. Właśnie, wszystkiego najlepszego, aby ten 2021 rok był lepszy od mijającego 2020. Ale żebyście nadal oglądali Trash Talk. Dzięki I bardzo. I żeby wasz ulubiony zespół zdobył mistrzostwo, czyli Toronto Raptors. Oklahoma. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć. Na razie.